wieczór, w ten jesienny dzień, a właściwie jesienny wieczór, powędrujemy w kierunku, który nastraja o myśli o tych, którzy odeszli. Zresztą na horyzoncie przed nami ich święto. Każdy z nas zapewne poświęca im swoje myśli. Mam nadzieję, że nie tylko z okazji Dnia Zmarłych. Z tego co wiem, niektórzy z Państwa mają swoje doświadczenia wieloletnie w kontakcie z bliskimi, którzy odeszli, którzy ich wspierają. Nasz gość, pan Robert Gadziński, miał szczęście w czasie swojego dłuższego pobytu w Londynie poznać bardzo ciekawe medium, które konsekwentnie przez wiele lat w określony sposób nawiązywało kontakty ze zmarłymi, a właściwie to oni odpowiadali na zaproszenie i pismem automatycznym zapisywała cały ten kontakt. Widzę, że prelekcja jest przygotowana bardzo starannie, ciekawie. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam wszystkich w moim mieście Warszawa. Wreszcie się tutaj pojawiłem, gdzie dojrzewałem po 30 i gdzie chodziłem do szkoły po 30-letnim pobycie w Wielkiej Brytanii. Także to jest moje piąte publiczne wystąpienie, także proszę wybaczyć jakieś drobne pomyłki. Też dopiero się uczę. Zaczynamy od początku w takim razie. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii w 1981 roku, miesiąc przed stanem wojennym, mając w planie w styczniu czy w lutym zdać egzamin poprawkowy. Studiowałem psychologię, wtedy to była Akademia Teologii Katolickiej, czyli dzisiaj Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale stan wojenny zatrzymał mnie w Wielkiej Brytanii. Robiłem różne rzeczy. Pracowałem jako kucharz między innymi. I w czerwcu 1985 roku trafiłem na ogłoszenie w polskim klubie: wynajmę pokój kulturalnej osobie. A że uważałem się za kulturalną osobę, zgłosiłem się i trafiłem do takiej oto willi, nie przeczuwając, że ten czerwiec 1985 roku zadecyduje o całym moim życiu i o tym, że teraz tutaj jestem i to, czemu poświęciłem i poświęcam swoje życie. Tej willi już niestety nie ma, to było na Wembley, niedaleko stadionu Wembley Park, taka dziko zarośnięta polska willa. I właścicielką tej willi była Nel Halina Noel, pani Halinka, i dosyć szybko, już nie pamiętam dokładnie jak, powiedziała, że ma możliwość otrzymywania pisemnych przekazów od zmarłych. Sam dokładnie nie wiedziałem, jak to jest, wyobrażałem, zawsze się interesowałem tego od młodości już, jak to jest naprawdę po tamtej stronie, jak to jest być duchem, jak to jest być bez ciała, no po prostu jak to, jak faktycznie jest po tej śmierci fizycznej. Ta willa nie była taka tajemnicza, gdy pani Halinka prowadziła jeszcze zupełnie normalne życie, mając męża, którego poznała, i w momencie, gdy go poznała, on już miał początki stwardnienia rozsianego i opiekowała się nim przez 20 lat. Ale o tym wrócimy do tego za chwilę, dlaczego było tak, a nie inaczej. Właśnie, pani Halinka. Ale nie wyprzedzajmy faktów i szybko, to w takim razie ja powiedziałem: pani Halinko, czy mogę pani od mojego dziadka otrzymać dyktowanie? Pani Halinka się zgodziła i otrzymała nie tylko od mojego dziadka, od mojej babci i jeszcze od drugiej babci, która też już zmarła,
I dla mnie to był taki no, namacalny dowód, bo przecież nie opowiadałem pani Halince o swojej rodzinie za bardzo, a jednak ten dziadek tam podyktował bardzo konkretnie, przeprosił babcię za swoje zachowanie za życia, że się niegodnie wobec niej zachował tu i tam. Więc dla mnie, a ja znałem tę historię, więc dla mnie to był taki dowód, że te dyktowania to jest jednak prawda. I szybko, bo od czerwca w październiku pani Halinka 85 roku otrzymała, że ma odebrać dyktowania od 500 ludzi w duchu. Jak zmarli lubią siebie nazywać. I wszędzie jest to określenie ludzie w duchu. Tak po prostu lubią się, lubią i chcą, żeby ich nazywano. I rzeczywiście przez 2 lata siedziałem po lewej stronie. Pani Halinka zawsze musiała mieć prawą stronę wolną i mówiła, że jest takim jakby odbiornikiem radiowym. To, co słyszy, to, co jej duchy wkładają do głowy, to ona zapisuje na papier. Czasem to było, mieliśmy duży kłopot przy redagowaniu książki, no bo to był jednak strumień myśli, który powinien być no, dla czytelnika uporządkowany, z jak najmniejszą oczywiście ingerencją w ten przekaz, ale to było bardziej właśnie takie wyładowanie emocji na piśmie, tej radości ducha, to co chcę przekazać tej osobie obdarzonej tego rodzaju darem, także wielokrotnie nie było znaków przestankowych. Ten ciąg myśli potrafił się przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt w przypadku Mahometa, który miał olbrzymi charakter pisma, pisał po 2-3 wyrazy na kartce. Także potrafiło się to ciągnąć bardzo, bardzo długi czas. Co musiało być spełnione, to musiał być spokój. Nie mogło być zdenerwowany. Nie mogliśmy, na przykład jeżeli pani Halinka i ja pokłóciliśmy się, bo były sprzeczki, to ten kanał zamykał się. I pani Halinka powiedziała, panie Robercie, niestety dzisiaj nie jestem w stanie odebrać dyktowania, kanał jest zamknięty, nic nie dostanę, musimy to odłożyć do jutra. Co jeszcze istotne, że tylko dobry duch mógł podyktować. Duch, który miał dobre intencje. Co się okazuje, że intencja jest podstawą. Mnie bardzo zaskoczyło na przykład, że Napoleon mógł podyktować, ale okazało się, że jego intencje były pozytywne. Największym zaskoczeniem dla mnie było, zresztą bardzo ładnie podyktował, Lenin. I też się okazało, że jego intencje były pozytywne. Co się później stało, to już oczywiście zrobiono z niego potwora i tak dalej, ale to kolejny potwór, antychryst Stalin, już to zrobił. Także to było dużym, bardzo dużym dla mnie szokiem i zaskoczeniem, a zresztą Lenin pięknie podyktował o śmierci, bo on był niedowiarkiem i co się tam działo, jak on z ostatnim oddechem. Proszę? W jakim języku dyktowali? Wszystko w języku polskim, zaraz będę o tym po tym mówił. Pani Halinka specjalnie chciała, żeby wszystkie dyktowania były otrzymywane w języku polskim. Była przekonana, że te dyktowania rozejdą się nie tylko po Polsce, ale i po świecie i żeby wszędzie było napisane, że to Polka otrzymała te dyktowania i rzeczywiście niedawno, tydzień temu zgłosił się do mnie ktoś, kto chce te książki publikować w innych językach i rozkręcić to. Ja nie jestem osobą nadającą się do marketingu czy do biznesu, która chce to właśnie rozkręcać. Także tak, w języku... O, nie w tą stronę, dobrze. To jest jeszcze ta willa. No i tak wyglądał mój pokój, który wynajmowałem u pani Halinki po jakieś pół roku. Więc tak mnie zafascynowały i wciągnęły te dyktowania, że robiłem kopie z tych oryginałów, częściowo przepisywałem. Także te duchy zmarli stali się moim chlebem powszednim. Jeszcze wracając do poprzedniego, to co mówiłem, że musiał być spokój i tylko dobrzy ludzie mogli dyktować o pozytywnych intencjach. Okazało się, że
Niestety, ale samobójcy też nie byli w stanie podyktować. Także nie mógł podyktować Majakowski, podyktowała o nim Waleria Sikorzyna, nie mógł podyktować nawet Jean-Paul Sartre, bo okazało się, że no, ja wiedziałem o tym, czytając Sartre, że z jego Dróg Wolności i innych książek wiele osób targnęło się na swoje życie, a samobójstwo jest jednak morderstwem na własnej osobie. Każdy rodzi się z własnej woli, w związku z tym powinien całe swoje życie przejść. Jak już mówiłem, moim marzeniem i pragnieniem było, jak to jest naprawdę po tamtej stronie, a jednocześnie już jako dziecko miałem marzenia, żeby no, coś zrobić takiego, dołożyć swoją cegiełkę, żeby nam się lepiej żyło. Wiele osób mnie pyta na spotkaniach i dostaję mnóstwo maili, dlaczego się ubieram na czarno, więc tutaj jest odpowiedź na to. Może przestanę, jak rzeczywiście te dyktowania rozejdą się szerokim echem, to może zacznę się ubierać na kolorowo. Skupmy się na osobie, która miała ten dar dyktowania. Halina Stanton, no, po mężu Romanie Stantonie, o czym będę za chwilkę mówił. Nel Halina Noel, tak chce być pamiętana pani Halinka. A Helena Halina Bieniawa-Zobrzycka, to jest, urodziła się w majątku w Zakozielu, dzisiaj to jest Białoruś. Tu bardzo ciekawa, pani Halinka wielokrotnie wracała do historii z lustrem, który jakby ilustruje jej życie. W wieku, no tak 17 lat, opowiadała mi, takie wielkie lustro stało u nich w majątku i ona któregoś dnia podczas burzy tak patrzyła w to lustro z taką straszną, na siebie z taką straszną, no jakby złością, jakby zobaczyła, no, co ją czeka w dalszym życiu. To był taki moment. Tu są fotografie Nel Haliny Noel. Szybko, gdy wojna wybuchła, wyjechała z tego majątku z Zakoziela. Poprzez różne perypetie trafiła do Francji. Tu jest fotografia. O, wypróbuję, tak jest. Tu jest Nel Halina Noel z żołnierzami i tam na ciężarówce dostała się do Wielkiej Brytanii i tam już mieszkała od wojny. Tak jak już wspominałem, miała męża i jedno dziecko, córkę. Męża poznała, kiedy już właśnie miał te początki tej choroby stwardnienia rozsianego. I dlaczego tak musiało być? Ja normalnie to rysuję, ale tutaj może opowiem, bo to jest bardzo ciekawa ilustracja konsekwencji właśnie poprzednich żyć, czyli esencji jednego z najważniejszych elementów dzisiejszego wykładu. Mamy wiek XX, Nel Halina Noel, jej mąż, prawda, jak widzieliśmy tutaj, Nel Halina Noel i Roman Stanton. Okazuje się, że Nel Halina Noel była w XV wieku, nazwijmy to Romualdo, i srogim ojcem, który wyrzucił swojego syna Romualdo z domu. Jakaś tam była sprzeczka, nie będę się teraz wdawał w szczegóły, będzie to w osobnej książce La Coruña o konsekwencjach karmicznych. Ten właśnie syn był w tym życiu mężem pani Halinki. Oczywiście tu w międzyczasie były inne życia, inne spłaty, to nie ma znaczenia, czy to dwa, trzy życia, w każdym razie ta esencja. Te konsekwencje z XV wieku przeszły na to życie. Ten chłopak
wyrzucony z domu, poszedł, jak to się mówi, wabank i przy jakiejś sprzeczce o dziewczynie zabił kolegę. Mimo że prawo było srogie wtedy w Hiszpanii w XV wieku w La Coruni i został powieszony, niestety zabicie tego kolegi wywołało, był to tego rodzaju energetyczny czyn, wywołało u niego stwardnienie rozsiane i niestety nawet Waleria Sikorzyna, która była duchową nauczycielką pani Halinki, nie potrafiła, rozkładała ręce, mówi: niestety ja twojemu mężowi nie jestem w stanie pomóc, pomagam wielu osobom, ale on musi tego swojego cierpienia doświadczyć do końca. Tu jeszcze był przyjaciel domu, który pomagał pani Halince i jednocześnie też, bo to był bliski kolega tego męża pani Halinki, Romana Stantona, Wiktor Lorenz, też jest sporo jego dyktowań, on był tak przyjacielem domu. On był w poprzednim życiu matką, czyli żoną tego pani Halinki, wtedy w roli we wcieleniu srogiego ojca. Co ja w tym wszystkim robiłem? W La Coruni też tam wtedy byłem i Romualdo, udzieliłem mu schronienia. Po prostu po wyrzuceniu z domu schronił się u mnie i mieszkał u mnie przez jakiś czas. No i stąd trafiłem w tym życiu do domu pani Halinki. Co też wydaje się logiczne, co sobie w tej chwili uzmysłowiłem, bo skoro ja udzieliłem komuś schronienia, no to pani Halinka mnie też udzieliła schronienia, bo mieszkałem w tym domu na Wembley przez 20 lat, czyli bardzo, bardzo długi czas. Co tutaj mogę powiedzieć? No to są te nieubłagane konsekwencje poprzednich żyć, sprawiedliwe prawo przyczyny i skutku. Mimo, proszę zauważyć, i to pozwolę sobie powtórzyć raz jeszcze, że ten Romualdo został powieszony za swój czyn zabicia kolegi. Niestety musiał też doświadczyć tego bólu. Także ten ból różnie może w różnych postaciach wracać do nas, prawda? Bo ten zastrzelony kolega musiało go bardzo boleć, że stracił życie. Zostało jego życie nagle urwane. Każdy z nas chce żyć, a tu nagle ktoś ucina nam życie i to nas bardzo już boli jako ducha. I ten ból wrócił do niego w postaci tej choroby. Tu jeszcze warto nadmienić, że miłość to jest rodzaj kleju. Ludzie się wielokrotnie spotykają, ci, którzy muszą się spotkać. Jeżeli się kochają i jest wszystko w porządku, no to jest fantastycznie, ale jest wielokrotnie tak, że pod tą miłością kryją się właśnie te konsekwencje karmiczne. Tam to prawo przyczyny i skutku, że się tak wylażę, gotuje się, bulgocze i ujawnia się nieubłaganymi konsekwencji. Także wielokrotnie zakochujemy się w kimś, a ten ktoś nas krzywdzi, zdradza, oszukuje. Niedawno miałem telefon od pani, która bardzo kochała swojego męża, a po jego nagłej śmierci, gdy doznał ataku serca, dowiedziała się, że nie tylko wprowadził ją w dług, biorąc kredyt na jakieś tam 800 tysięcy w sumie, także została z olbrzymim długiem, to jeszcze do tego ją zdradzał. Ale on po prostu no, też w jakiś sposób sobie odbierał. Jest to prawo przyczyny i skutku w dużym stopniu błędne koło, które możemy przerwać. Także tu jest taka dygresja, jeżeli chodzi o tą miłość. My wielokrotnie... Mąż jeszcze ją zdradzał? Tak. Jeszcze do tego ją zdradzał, mimo że ją wpędził w takie długi. Także pani była bliska samobójstwa. Wyżalała mi się bardzo, mam sporo tego rodzaju telefonów, no ale oczywiście staraliśmy się dojść do jakiegoś pozytywnego, znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie w tej bardzo przykrej i smutnej sytuacji, bo jeszcze gdyby ona go tak bardzo nie kochała, to nie byłoby tak źle, ale ona go bardzo kochała i to tym bardziej jeszcze ten ból jej się zwiększał. Wracając do tych konsekwencji karmicznych, będzie to też osobna książka, bo tu jeszcze wiele innych postaci występuje. Będzie to właśnie książka o osobistym życiu Nel Haliny Noel i konsekwencjach. Pani Halinka była raczej
w odróżnieniu ode mnie skrytą osobą, także ja też się dowiedziałem, co o, dlaczego ona miała takie życie, to jakie miała, właśnie z tych dopiero dyktowań, które otrzymywałem w jej obecności. Duchową nauczycielką pani Haliny była Waleria Szkorzyna, święta, bo Watykan nie ma wyłączności na świętość, ale o tym będziemy mówić później. Była znana bardzo w Londynie, stawiała diagnozy nawet na odległość, mnóstwo ludzi do niej przyjeżdżało. Zresztą tutaj o Sikorzynie też w Polsce ukazało się sporo książek, ona jeszcze w 1939 roku przepowiedziała wybuch wojny, pisała o tym swego czasu, chyba w latach 90. i teraz niedawno też, zdaje się parę lat temu, była ta historia odświeżona. Nie będę jej tutaj opowiadał, kto chce może sobie przeczytać. W każdym razie miała wizję, pojawił jej się w wizji marszałek Piłsudski, który przewidział właśnie wybuch wojny, ale niestety jej ostrzeżenie zostało zignorowane. To jest właśnie Waleria Sikorzyna, która potrafiła wykryć nowotwór, kiedy on dopiero był w takim zarodkowym stanie, czyli tą chorobę, kiedy ktoś właściwie jeszcze nie miał choroby, ale już jakby ona się tam kiełkowała, rodziła, co było no, bez dzisiejszej diagnostycznej aparatury medycznej, no rzeczywiście na wagę złota, bo ktoś, kto potraktował jej słowo i ostrzeżenia poważnie, mógł zadbać o siebie i w odpowiednim momencie zadziałać. Otrzymywała mnóstwo listów, latała do Chicago, latała do Nowego Jorku, miała tysiące, uzdrawiała nawet kaleki, czy jak dzisiaj mówimy, osoby niepełnosprawne, które potrafiły z wózka wstać, ale niestety, tak jak już mówiłem, męża pani Halinki nie była w stanie uzdrowić. Powiedziała, że no niestety jego los jest tego rodzaju. Co jest ciekawe, przy osobach posiadających prawdziwy dar autentyczny od Boga, że Sikorzyna nigdy nie brała pieniędzy, nie miała żadnych stawek, tak jak się to dzisiaj często zdarza. U Sikorzyny stała szkatułka w przedpokoju, w domu, w tym holu, i kto po prostu mógł, to tam coś wrzucał, kto nie mógł, nic nie wrzucać. Sikorzyna się tym nie interesowała, no ale był to... Mąż miał tam skromną jej pracę, a zresztą później tą pracę porzucił, bo jego zajęciem było parzenie herbaty i doglądanie tych wszystkich gości, którzy czekali w salonie, gdzie Sikorzyna później przyjmowała indywidualnie, także nic dziwnego, że ludzie tam w tej szkatułce, ale co jest istotne właśnie tym elementem, że nie brała pieniędzy. I zauważyłem, to samo zresztą pani Halinka też nigdy nie liczyła za swoje porady pieniędzy, i moją intencją, jeżeli rozwiną się u mnie jakieś możliwości, też nigdy nie będę brał pieniędzy za porady, bo nie uważam to za stosowne. I niedawno, oglądając film o Janie od Boga, który się stał dzisiaj bardzo popularny w Polsce, szkoda, że tak późno o nim usłyszeliśmy, bo to już jest starszy pan, około 70, szkoda, że nie usłyszeliśmy o Janie od Boga 30-40 lat temu, też nie bierze za to pieniędzy. Jest wokół niego oczywiście mnóstwo osób, które z tego żyją, ale on sam nie przywiązuje do tego wagi, więc jest bardzo istotny element. Taka historyjka, którą może jeszcze opowiem a propos niebrania pieniędzy. Kiedyś przyszedł do Sikorzyny taki skromny pan, któremu zdiagnozowała wczesne stadium nowotworu i powiedziała mu, i magnetyzowała go, bo też na odległość magnetyzowała, i co może zrobić. I po jakimś roku otrzymała czek na 250 tysięcy dolarów w podziękowaniu. Okazało się, że był to milioner,
który w ten sposób się oddzięczył, a przyszedł po prostu jako inkognito. A myślę, że w latach 60. to była dużo większa suma niż dzisiaj. Taka mała historyjka. Sikorzyna dostała kiedyś, usłyszała słowa, gdy zawiesisz swoje ja całkowicie na tym krzyżu, będziesz mogła w pełni pomagać. A więc z darem związane jest wyzbycie się pewnych, jakby nie tylko wyciszenie swojego ego, ale jest to no, ciężka droga na rzecz służenia innym. I to u Sikorzyny była świadoma decyzja i u pani Halinki to była świadoma decyzja, no bo to jednak kosztuje i nie każdego na to stać, nie każdy chce się na to zdobyć. Przecież życie jest też po to, żeby czerpać z niego pełnymi garściami radość, jaką tylko chcemy. Tu mi się przypomniała taka historia, bo swego czasu w Londynie jeszcze organizowałem dla różnych uzdrowicieli, jasnowidzów, takie kursy, spotkania w Londynie. Nie będę wymieniał z nazwiska, bo nie chcę wprowadzać zamętu w to środowisko. Nieważne, w każdym razie swego czasu przyszedł bioenergoterapeuta, taki pewny siebie, że on uzdrawia, on wszystkich uleczy. I u pani Halinki, jak tam zauważyliście, stała taka wysoka statua Matki Boskiej, która trafiła do mnie. No i on przyszedł i zdjął swoją skórzaną kurtkę i rzucił ją na tą matulę. Mówi, no to ja jej daję taką rolę, niech pilnuje mojej kurtki. No to ja sobie tak pomyślałem, jakiego rodzaju to jest bioenergoterapeuta i jak on może pomagać, skoro nie ma tutaj szacunku do tego rodzaju spraw. Taka mała dygresja. Dobrze, skupmy się, wróćmy do pani Halinki, do daru dyktowania. Pani Halinka otrzymała ten dar 29 listopada 76 roku. To jest pierwsza kartka z zapisem. Otrzymała ją w swojej willi w obecności Elsie Goldsmith, Angielki, która już taki dar miała i otrzymywała dyktowania w języku angielskim. Tu jest ciekawa historia o tej Elsie, też jest jej parę dyktowań, bo ona zmarła kilka lat później. Ona pierwsza otrzymała informacje o grożącej wojnie w 1984 roku i ewentualnym kataklizmie naszej cywilizacji. Ale dwa razy poleciała z panią Halinką do Rzymu. Ja trochę wyprzedzam fakty, zaraz do tego wrócę. W każdym razie opowiadam o tej Elsie Goldsmith. Ona się rozczarowała bardzo reakcją i tymi zatrzaśniętymi drzwiami w Watykanie, że nikt nie chciał ich słuchać i szybko zrezygnowała. Powiedziała, to nie jest dla mnie, ja się z tego wyłączam. I bardzo ciekawe, po dwóch latach zapadła na nowotwór i zmarła. Myślę, że jeżeli ktoś wstąpił na ścieżkę i później z niej zboczy, tak właśnie może się to skończyć. Ale to oczywiście tylko i wyłącznie na własne życzenie, gdyż my decydujemy o tym, co się w naszym życiu dzieje i jak to się stwarza. Także taka mała dygresja. Pani Halinka nie otrzymała tego daru przypadkiem. Była raczej osobą, jeżeli tak można dzisiaj powiedzieć, no prostą, nie studiowała na jakichś uczelniach, prowadziła beztroskie życie do tego czasu. Miała już wcześniej, jeszcze oczywiście jako bardzo młoda dziewczynka, pierwszego męża. Ten Roman Stanton był jej drugim mężem, z pierwszym nie miała żadnych dzieci, korzystała sobie z tej radości życia, ale została wybrana do
tego daru nie została, nie było to przypadkowe. To jest ta pierwsza strona, to są następne strony. Także to jest, tak się ten dar dyktowania u niej rodził. To są kopie oryginałów. Jeszcze tutaj w końcu pismo się staje wyraźne. Tutaj mamy pani Halinka pisze, tu się Wituś odezwał, czyli ten przyjaciel domu. Oczywiście pierwsi podyktowali. Najbliżsi, co ciekawe, pani Halinka otrzymała ten dar bardzo szybko po tym, jak trzy najbliższe osoby odeszły z jej życia, czyli mąż, przyjaciel domu i matka, mama pani Halinki. Tu przekazy stają się coraz bardziej czytelne i bardzo szybko pani Halinka zaczęła otrzymywać dyktowania od Jezusa Boga i pisała na wiele stron. To też jest te pierwsze dyktowanie od Jezusa Boga, fantastyczny materiał, bo tam się rysuje to podejście. Najpierw, no oczywiście Bóg, że to coś ogromnego, dlaczego ja, skąd Bóg, stwórca całego kosmosu, miałby mi dyktować. I przez lata to ewoluowało aż do kogoś najbliższego, do rodziców naszych duchowych, czym oczywiście jest Bóg. Dla każdego z nas. To jest jedno z dyktowań, to akurat z 26 kwietnia 1981 roku, odebrane w Rzymie. Zawsze zaczynało się słowami: Halinko, dziecino ty moja, tak mi bardzo bliska, a i miła memu sercu. Tak zawsze Jezus zaczynał swoje dyktowania. Myślę, że gdy zamiast Halinko każdy wstawi by swoje imię, to jest tak, jak Bóg mógłby się na piśmie zwracać do każdego, każdej z nas. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, bez wyjątku na to, co robimy. Co robimy, to już są nasze prywatne sprawy. Nasi rodzice duchowi nam po prostu tylko zbudowali ten świat na prawie przyczyny i skutku osadzonym na reinkarnacji. Co my z tym robimy, to jest nasza sprawa, ale kontakt z Bogiem każdy może mieć. Także to zinstytucjonalizowanie Boga przez taką czy inną religię, a zwłaszcza przez Watykan, jest rzeczą bardzo szkodliwą, bo powinno się przede wszystkim jednak głosić, że to jest nasza matka duchowa, nasz ojciec duchowy. Mamy swoich rodziców fizycznych, to są nasi rodzice duchowi, którzy zawsze, zawsze są z nami, do których zawsze możemy się modlić i zawsze prośby są wysłuchiwane i wielokrotnie spełniane. Ja na podstawie własnego doświadczenia mogę to powiedzieć, że wymodliłem się o dwa u Boga cuda. I każdy z nas powinien się modlić. Ludzie mnie też często pytają, jak się modlić. Ja się modlę w postaci pisemnej. Po prostu siadam przed kartką papieru i piszę: kochany Boże, kochanie. Każdy może znaleźć swój własny sposób na kontakt ze swoimi rodzicami duchowymi i własne słowa. To będzie indywidualne. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne podejście do rzeczywistości, więc w ten sposób... Czy pan pali później te kartki, czy zostawia? A to dobre pytanie. Zostawiam, tak, ale te najbardziej intymne to palę, najbardziej osobiste. To zostaje, ale część sobie zachowuje. Na dwór rozrzuca, czy do wody wlew? Rozrzuca pan popiół na dworze? A to już nie wdaje się, nie wiem, czy to ma jakieś. Jeżeli ktoś przywiązuje do tego wagę, to może stosować jakiś rytuał, ale ja akurat nie przywiązuję wagi do rytuałów, a raczej do samego faktu. Także po prostu palę to i to wszystko. Nie interesuje mnie, co się dalej z tym popiołem dzieje. Te osoby, nie wiem, czy są takie, które od czasu do czasu oglądają mnie w niezależnej telewizji, w NTV, bo tam mam cotygodniowe audycje, mam też programy na żywo w VTV1,
też w telewizji internetowej, co piątek o 22 spotykam się i rozmawiam na żywo z ludźmi. To być może znają moją historię. To wszystko, co się tutaj dzieje i tak jak na przykład dzisiaj też przyjechałem z bardzo daleka, także wybaczcie, jeżeli widzicie zmęczenie na mojej twarzy, bo aż zza Jeleniej Góry, bo w tej chwili tam mieszkam. To wszystko ruszyło w momencie, kiedy całe moje życie się zawaliło, a więc odeszła ode mnie żona, z którą byłem 10 lat i Polka w Wielkiej Brytanii, tam ją poznałem i tam byliśmy małżeństwem. Straciłem cały majątek, w tej chwili kończy się moja upadłość konsumencka, straciłem 1,5 miliona, ale nie przejmuję się za bardzo tym. Ciekawa historia, czym się mogę podzielić, że jak człowiek stoi nad przepaścią i jest w nim strach i postawi krok do przodu, to rzeczywiście spada w tą przepaść. Ten strach to jest nasz największy wróg i to, co bardzo skutecznie wykorzystują wszyscy zwierzchnicy wszystkich religii i mnóstwo polityków w trzymaniu nas w ryzach. A jeżeli człowiek przestanie się bać i postawi ten krok, to okazuje się, że nie ma tej przepaści i można dalej kroczyć swoją drogą. Mnie już groziła eksmisja, miałem stać się bezdomny. To było niedawno, parę tygodni temu, no bo po prostu już cały mój majątek został zabrany, wszystkie trzy mieszkania, więc pozostały tam sprzedane. No i gdybym się bał, no to nie wiem, zacząłbym sobie wyrywać włosy z głowy, nie wiem, przerażony. Ale stwierdziłem, no, że nie mam... Znaczy, i nagle zadzwonił do mnie ktoś, kto obejrzał mnie w programie i mówi, ja panu pomogę. I rzeczywiście pomógł mi, wynajął mi mieszkanie na najbliższy rok, a jak się dalej sytuacja potoczy. Okazało się, że to był pracownik służb specjalnych. Nie wiem, czy to jest jakiś istotny element, czy nie. W każdym razie młody człowiek, który zdecydował się mi pomóc w tej sytuacji. Także opowiadam na żywo, jak się to wszystko splata, to czym się zajmuję z moim życiem. Drugi cud, który się wydarzył w moim życiu teraz niedawno. Zawsze przyjeżdżał do mnie mój synek, 9-letni, z którym jestem bardzo zżyty. Odwiedzał mnie tutaj po dwa razy w roku i tak sobie siedzieliśmy kiedyś, nieraz. Bardzo szczęśliwy. Wtedy odczułem, że rzeczywiście szczęście to po prostu wystarczy mieć tego kogoś bliskiego obok siebie, a to co się robi z nim czy z nią, to już jest sprawa zupełnie drugorzędna. I jakoś tak się fakty potoczyły, nie będę na razie zdradzał szczegółów, bo nie chcę. Zresztą no, prawem każdego z nas jest oczywiście nie kłamać, ale z drugiej strony każdy z nas ma prawo podzielić się tylko tym, co chce. W każdym razie tak się stało, że jestem nie tylko nie jestem bezdomny, ale też stałem się parę tygodni temu samotnym ojcem wychowującym 9-letniego synka. Także mam na głowie jeszcze o wiele więcej obowiązku. Miał tutaj dzisiaj być, ale zostawiłem go. To za to pan jest szczęśliwy, że przynajmniej dziecko pan ma. Żona odeszła, a dziecko jest. No tak, tak, tak. I tak się złożyło, że żona zdecydowała się mi dać na rok synka. Jak dalej się sytuacja potoczy, doszliśmy z żoną do wniosku, że po co dawać pieniądze prawnikom, lepiej dogadać się samemu, po co mają na nas zarabiać. Więc jakoś tak dogadaliśmy się. Jak ma na imię synek? Aleksander Robert, a ja Robert Aleksander. Tak się złożyło z mojej winy. Dobrze, wróćmy do... To są jeszcze nieposegregowane, nieprzeczytane, nieprzepisane i niezredagowane dyktowania Jezusa Boga, naszych rodziców duchowych. To jest olbrzymia sterta, to jest jeszcze też... Tu częściowo są posegregowane na lata, ale to jest olbrzymi materiał. Jeszcze trudności dodaje fakt, że my mamy ten format A4, prawda, ten standardowy kartki, a w Anglii był format zupełnie inny, dopiero jakoś Unia to wprowadziła. W każdym razie pani Halinka większość tego materiału otrzymywała na zupełnie niewymiarowych kartkach, które się nie mieszczą do skanera. Co jeszcze utrudnia i tak już bardzo trudną pracę.
Ktoś mi dzisiaj zadał pytanie, bo jak tylko przyjechałem do Warszawy, to koło dworca spotkał się ze mną pan z wydawnictwa chyba Znak i zadał mi pytanie, bo chce pisać coś tam, ale jak przecież pani Halinka mogłaby sobie to wszystko wymyśleć, prawda? Ja naliczyłem się około 200 tysięcy stron A4 zapisanych, także to pani Helinka otrzymała po kilkanaście dziennie, czasem na zupełnie błahe rzeczy, gdyby tak wydać te wszystkie dyktowania chociażby Boga i Matki Boskiej chronologicznie, to całe życie Halinki jest tam, pani Halinki jest tam jak na dłoni, że przecież mogłaby sobie to wymyśleć, ale no z drugiej strony musiałby to być ktoś no rzędu Goethego albo jakiegoś innego geniusza, a pani Halinka takim nie była, jeżeli chodzi o pisanie, bo wszystko się tam odwołuje do czegoś, jest chronologia, nagle jakiś duch wspomina w 94 roku, wraca do jakiejś błahej sytuacji, która się wydarzyła w 86 czy w 87, jest tam pełno odwołań, także dla mnie też to był kolejny dowód, że to nie jest wymysł, tylko to jest naprawdę olbrzymi dar, którym pani Halinka została obdarzona i z misją do wykonania, którą wykonała, o czym będziemy mówić za chwilę. Tu się jeszcze cofniemy do 85 roku. Beethoven to był pierwszy, który otwierał tą 500-kę, pierwszy duch, pierwsze dyktowanie, 10 listopad 85 roku. To już dyktowanie Beethovena, które jest zresztą w pierwszym tomie. Bardzo taki gwałtowny charakter pisma. To było pierwsze dyktowanie odebrane w mojej obecności. Tu jeszcze ten pokój z listą tych duchów, także to już tam blisko zakończenia tej pierwszej 500-ki. Tu jest zeskanowany oryginalny spis. Także Beethoven, Gombrowicz, Tony Akpaoła, Albert Einstein, Ela, narzeczona Karola Wojtyły, która podyktowała później kilkanaście razy, Vincent van Gogh, Lucrecja Borgia, Mikołaj Kopernik, Rudolf Steiner. Tak się wtedy doszliśmy z panią Halinką do takiej umowy, że raz pani Halinka wybierała jakiegoś ducha, raz ja, i tak było dzień w dzień. Jak wspominałem, pracowałem wtedy jako kucharz na Uniwersytecie Londyńskim, gotowałem dla 3000 studentów obiady. Tak, ale nie tylko to były osoby znane, prawda, które nam w jakiś sposób zaimponowały. Pani Halinka miała zupełnie inny światopogląd, także te duchy wybierane przez nią były zupełnie inne niż przeze mnie. Pani Halinka na przykład wybrała jakiegoś Władzia Liberacza, o którym ja nigdy nie słyszałem, że w ogóle taki istniał. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak już wspominałem, mógł dyktować tylko dobry duch o dobrych intencjach. Nawet samobójcy nie byli w stanie podyktować. Jeżeli akurat dany duch się urodził, bo pani Helenka się pytała na przykład: Platonie, czy jesteś? Nie? Miała takie wahadełko, nazywała to pendiul. Mówiła: Platonie, czy jesteś? I pendiul się nie ruszało. Okazało się, że Platon żyje ponownie. To było koniec lat 80., początek lat 90. I okazało się, że był to młody, początkujący aktor. Dzisiaj jest to znany aktor. Nie mam pewności, nie chcę strzelać, jaki to znany aktor. W każdym razie to jest ponowne wcielenie, po już wielu innych wcieleniach, Platona. Raz się zdarzyła taka historia niesamowita, że duch podyktował poprzez swoje dwa wcielenia. Tak było w przypadku Karola Wielkiego, który kilka żyć później ukazał się Anną Nightingale.
I było tak jeszcze w przypadku Atahualpy, wodza indiańskiego Inków, który okazał się dalekim tam krewnym z Kresów Nelhaliny Noel. Też bardzo ciekawa historia. Generalnie w tych wszystkich dyktowaniach, oprócz tych wątków osobistych, na przykład Witkacy nie mógł podyktować, nie dlatego, że popełnił samobójstwo, bo akurat Witkacy nie popełnił samobójstwa, a został zlikwidowany przez Moskali, jak to zostało ujęte w dyktowaniu, ale z jego winy powiesiła się jego przyjaciółka, on ją jakby do tego sprowokował, ale miał też na swoim sumieniu inne osoby. Także na przykład ja chciałem wybrać Maxa Plancka, słynnego naukowca. Okazało się, że on tyle tam nabroił w swoim prywatnym życiu, że nie był w stanie dostąpić łaski podyktowania. Idźmy dalej. Aleksander Wielki to był ten duch, który pierwszy podyktował, który zresztą teraz też urodził się ponownie, który pierwszy podyktował, że my niestety po trzecim miesiącu od urodzenia się zapominamy wszystko. Do trzeciego miesiąca pamiętamy swoje wcielenia, swoje życia. Stąd może się też bierze taka ludowa, jakby polska przypowiednia, że się jakieś takie wróżki w XIX-XVIII wieku sprowadzały, które patrzyły na tego noworodka i coś tam z oczu czytały, jaka ciebie tam dziecino czeka przyszłość i tak dalej. Więc być może umiały po prostu czytać w oczach. Oczywiście ten noworodek nie mógł się z niczym podzielić, ale jego oczy mogły dużo powiedzieć, bo wszystko wiedział, wszystko taki noworodek pamięta, wszystkie swoje poprzednie życia. No i zna niestety albo stety swoje przyszłe życie. A tutaj z dyktowania osowieckiego, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, tu jest ten oryginalny spis, jeżeli ktoś chciałby sobie przejrzeć. Oryginalny z 87 roku spis tych 500 duchów, które pani Helinka otrzymała w mojej obecności. Po tej 500 nastąpiły uzupełnienia, bo okazało się, że jakiś duch, pytała pani Helinka od Beethovena, od pierwszego i tak dalej, czy chciałbyś jeszcze raz podyktować, czy chciałabyś, i mnóstwo duchów zgłosiło się, że chce ponownie podyktować. Na przykład Mahomet podyktował na jakieś 900 stron. To jest olbrzymi materiał. Wiele osób pyta mnie o dyktowanie Mahometa, no ale myślę, że może na razie za wcześnie, gdyż wiele innych duchów nazywa Mahometa po prostu świnią za to, co uczynił kobietom. Tak wyglądała ta pierwsza 500 w 88 roku. Tak ona wygląda dzisiaj. To już właśnie ten drugi tom, też złożony, wydany. Myśmy to z panią Helinką podzielili na dziedziny: literatura, medycyna, władza. To jest ulubiona dziedzina pani Helinki, także mnóstwo jest władców od tych pierwszych faraonów, cesarzy, poprzez króli, książęta, aż do dzisiejszych premierów i ministrów. Także to też będzie olbrzymi materiał. Też jest olbrzymi materiał czekający na pytanie. Wiele osób pyta mnie też, czy jakieś duchy odmówiły. Po prostu powiedziały, że nie chcą podyktować. Tak się stało w przypadku dziadków Jezusa. Nie wiadomo dlaczego. Nie podana została żadna przyczyna. I tak się też stało w przypadku anarchistów, od których ja chciałem otrzymać bardzo dyktowanie. Bakunina i Kropotkina, i tam byli jeszcze inni, jak możecie przeczytać. My sobie jeszcze poczekamy. Za wcześnie to wtedy było. Tu jest jeszcze przepowiednia dla Polski z dyktowania Stefana Osowieckiego z 27 czerwca 86 roku. Także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i rzeczywiście czekają nas tutaj w Polsce
kolosalne zmiany i ja jestem rzeczywiście niezwykle szczęśliwy, że mogłem, tak się moje życie potoczyło, że w 2015 roku po świętach wróciłem do Polski i już jestem tutaj i mam nadzieję, wrócę do swojego miasta, tutaj do Warszawy, w której się wychowywałem i dojrzewałem. Na razie jestem w górach. Dobrze, podsumujmy może tą pierwszą część, czyli co się dzieje w momencie śmierci fizycznej, co wynika, to co tutaj napisałem, to jest po prostu wiedza, z którą się dzielą zmarli, jakby większość, wszyscy zmarli. W momencie ostatniego oddechu odrywamy, w momencie śmierci fizycznej, bo tylko taka istnieje, nasz duch odrywa się od ciała i przechodzi właśnie w tą rzeczywistość, której no, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, bo nasza wyobraźnia też jest oparta na czasie i przestrzeni. Nie potrafimy sobie wyobrazić czegoś, co jest gdzie poza czasem i przestrzenią, czegoś, gdzie nie ma ani czasu i przestrzeni, prawda? Dla ducha czas i przestrzeń nie istnieje. To pozawymiarowe boskie źródło miłości, czy jak kto chce nazwać, bo to też jest sposób tylko nazywania interpretacji. Tam nie ma ani czasu, ani przestrzeni. Duch może się dziesiątkować, setkować. Jak wielokrotnie tam na przykład Bach wspominał, Jan Sebastian Bach, on może być wszędzie, gdzie o nim mówią, on może być wszędzie, gdzie go grają, po prostu on sobie zagląda na koncerty i przysłuchuje się. Także ten czas i przestrzeń to są te elementy wyznaczone no, przez naszych rodziców duchowych do spełniania się tutaj w tej rzeczywistości, do działania zgodnie z naszą intencją i wolną wolą, bo wolna wola to jest największy skarb, jaki posiadamy, który jest nam no, w dużym stopniu przez dzisiejszą cywilizację. Ale każdy z nas ma ten olbrzymi potencjał niewykorzystany wolnej, własnej wolnej woli opartej na intencji, że może robić wszystko, że to my, każdy z nas jako dziecko Boże jest decydentem i poprzez swój mózg i ręce urabia ten świat i to my decydujemy, a państwa, cywilizacje, to wszystko to są rzeczy drugorzędne, które no, są konsekwencją tego, co myśmy stworzyli lub też decydenci. Większość duchów właśnie mówiła, wspominała o tym tunelu i jasno oświetlonym jakby polu, po którym się sunie i nagle się pojawiają te bliskie osoby, które się straciło, które odeszły przed nami, które kochaliśmy i które nas kochały, witają nas. Co jest też wspominane w tych dyktowaniach, że każdy bez względu na to, kim był, jest blisko swoich rodziców duchowych, blisko Boga, czyli wraca do źródła. Któryś z duchów, ja nie wiem, czy to nie był nawet Lenin, który wspomniał, że oprócz świętych przy Bogu, prawda, byli tam też zbrodniarze i mordercy i nawet Hitler. Ale to nie wyklucza faktu. To, co my zrobiliśmy ze swoim życiem i jak to robiliśmy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że rodzice duchowi są zawsze blisko każdego swojego dziecka. Nie odrzucają nikogo, ale no, rodzice duchowi stworzyli nam tutaj takie nieubłagane prawa, którym wszystkim podlegamy, ale każdy z nas doświadcza tej bliskości Boga po śmierci fizycznej. Także po śmierci życie toczy się dalej. Co jeszcze mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia, bo opiekowałem się przez ostatnie lata w Wielkiej Brytanii osobami starszymi, chorymi na Alzheimera, którzy, no nie wiem dlaczego, ale jakoś lubili w mojej obecności odchodzić. Przy mnie odeszło 6 osób na mojej zmianie. Wypytywali mnie, jak to jest po tamtej stronie i jak to jest umrzeć. Ja starałem się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafiłem, co tam każdego z nas czeka. Co ciekawe, nawet osoby kompletnie oderwane już całkowicie od rzeczywistości poprzez tą chorobę Alzheimera, jakoś
wyczuwały swój moment śmierci. Miałem takiego pacjenta, który był kiedyś dyrektorem światowej korporacji, później zapadł na Alzheimera i na dzień przed swoim odejściem, kiedy tam te opiekunki go przewijały, zmieniały mu pampersa, ja go tam trzymałem, tak popatrzył na mnie, mówi: wiesz co, jutro wyjeżdżam daleko i już nigdy nie wrócę. I rzeczywiście następnego dnia, jak przyjechałem do pracy, po pół godzinie zrobiłem mu herbatę, przychodzę do pokoju, oczy już zamknięte, już tego ducha nie ma w tym ciele. Co ciekawe, Bóg wielokrotnie pomaga nam odejść. Jestem pewien, że tak się zdarzyło też w przypadku odejścia mojej mamy, która była w szpitalu, ale jednak no zawsze chciała wrócić do domu, więc postaraliśmy się z moim bratem przyrodnim, żeby jednak ją wziąć z tego szpitala, bo rzeczywiście udało nam się. Widziałem w oczach tą wielką radość i szczęście mamy, że ma tych swoich bliskich, swoją dwójkę dzieci z różnych małżeństw i swojego męża obok siebie. Także następnego dnia po prostu no, z uśmiechem zasnęła. Myślę, że to jest to, co możemy dla swoich najbliższych, no, to jest coś pięknego, co możemy zrobić. Nie pozwalać, jeżeli już jest stan tragiczny, odejść w szpitalu, gdzie jest jakby bezosobowo i to jest tylko jakiś kolejny numerek, kolejny pacjent, ale żeby ta osoba odeszła wśród swoich bliskich, wśród osób, które kochała za życia. Między życiami życie toczy się dalej. Tak jak mówiłem, po śmierci fizycznej każdy ma to, co sobie wypracował. Także to, co się liczy, co my ze swoim życiem robimy, jakie uczynki, bo ból, który zadaliśmy komuś, natychmiast odczuwamy oczywiście po śmierci, także i radość, a najbardziej się liczą podkreślane w dyktowaniach bezinteresowne uczynki, że ktoś mógł coś komuś pomóc, zrobić tylko dlatego, że ten ktoś tego potrzebował. Obojętnie, czy to, jak dyktowała się Korzyna, było podzielenie się jakiejś Rosjanki kromką chleba, gdzie akurat Sikorzyna z rodziną była bardzo głodna, czy oferowanie komuś majątku, to nie ma znaczenia. To dla nas to ma oczywiście olbrzymie znaczenie, żyjących tutaj w rzeczywistości materialnej, ale z tej płaszczyzny duchowej to nie ma tak wielkiego znaczenia, jak właśnie zrobienie. I szykujemy się między życiami, szukamy sobie rodziców, każdy z nas sobie dobiera taką świadomie. Każdy z nas sobie dobiera taką matkę i ojca, jakim sam był kiedyś matką i ojcem, bo płeć zmieniamy. Tak jak wspominałem, w momencie śmierci fizycznej płeć, język, czas, przestrzeń przestaje istnieć. Język też, to jest ważne ze względu na ten dar dyktowania. W świecie ducha nie ma języka, tak jak my to sobie wyobrażamy. Język jest tak jak płeć, prawda, ściśle związany z ciałem. To nie jest sprawa. W świecie języka nie ma, w świecie ducha nie ma języka. Ale też nie możemy tam za wiele zdziałać, tak jak tutaj. Także każdy z nas chce się urodzić ponownie, czerpać radości z tych darów. Tak jak dar miłości, taki dar seksu jest też oczywiście darem od Boga, z którego powinniśmy sobie korzystać. Dlatego religia tak na ten dar nałożyła już od początku kajdany. Ustalamy sobie, z kim chcielibyśmy się znowu spotkać, bo te relacje już nie są tak bardzo ważne. Czy to będzie matka, dziecko, czy małżeństwo, czy przyjaciele. Liczą się te relacje, z kim chcemy znowu ponownie się zobaczyć. Aha, co jeszcze jest tutaj ważne, jak szukamy sobie, ale to dobrze, to tutaj wspomnę o tym. Życie zaczyna się z pierwszym oddechem i tutaj dochodzimy do kontrowersyjnej bardzo sprawy, zwłaszcza w Polsce.
bo życie zaczyna się z pierwszym oddechem. Tak było w wielu religiach przed chrześcijaństwem. A i kończy się z ostatnim oddechem. Także to, co się dzieje przed tym pierwszym oddechem, to jest przede wszystkim wolna wola kobiety, która będzie oczywiście to dziecko. Każde dziecko powinno być przede wszystkim owocem miłości, powinno być upragnione, pożądane. Także to nie jest prawo boskie, że życie zaczyna się święte w momencie zapłodnienia. Watykan nie ma na to żadnych dowodów, głoszą po prostu takie teorie, bo jest to tak wygodnie. W każdym razie nie ma tutaj na to żadnych dowodów i trzecia książka, którą przygotowuję, Era Kobiet, taki tytuł wymyśliłem. Ja chciałem zupełnie inną książkę, ten trzeci tom wydać, Watykan w szponach złych sił, czy raczej Dyktowania Jezusa Boga, żeby nie oceniać może tak bardzo, ale jakoś tak chyba mam sygnały od pani Halinki, Nel Haliny Noel. Budzę się w nocy, że ten trzeci tom to powinna być era kobiet. Bardzo kontrowersyjna właśnie ze względu na to, że to jest przede wszystkim wola kobiety. Kobieta nie ma w sobie dwóch duchów, nigdy. Zaledwie ten duch, który chce z tym pierwszym oddechem stać się człowiekiem, wybiera sobie daną matkę, która jest w ciąży. Jakby przyczepia się, przylega do tego płodu. A jeżeli kobieta pozbędzie się niepożądanego gościa, to nie ma w tym oczywiście żadnego grzechu, to powinna przede wszystkim decydować o tym kobieta. No i oczywiście ewentualnie przyszły ojciec, czy chcą mieć to dziecko, czy nie. Także to jest sprawa, która się wkradła do religii, która została wpisana przez człowieka. Zresztą zdaje się do IV wieku aborcja była... Aborcją się w ogóle Watykan nie zajmował. Aborcje były stosowane i praktykowane w starożytnym już Egipcie. Także tym zajęto się dopiero w późniejszych, zdaje się, wiekach. Nie wiem, nie jestem specjalistą, nie grzebię w takich materiałach, ale może ktoś, kto się interesuje tym tematem, potrafiłby więcej coś w tym temacie powiedzieć. Także podkreślam jeszcze raz, życie zaczyna się w momencie pierwszego oddechu i od tego momentu oczywiście to jest już morderstwo. Ale przed pierwszym oddechem to nie jest morderstwo. To jest po prostu pozbycie się niepożądanego gościa i myślę, że to jest rzeczywiście, jeżeli się zastanowimy, że jednak Bóg jest uosobieniem miłości i sprawiedliwości dla wszystkich swoich dzieci, to nie mógłby chyba tak potraktować kobiety. To się wzięło od Pawła Apostoła, który zresztą nie jest święty i bardzo pomstuje i jest w tej książce, w trzecim tomie będzie około 10 dyktowań Pawła Apostoła, który właśnie tam tłumaczy dalej ten temat. Przepraszam, tak? Który z duchów potwierdzał tą teorię, którą pan przed chwileczką wygłosił na temat tych dzieci? Czy który z duchów konkretnie? Konkretnie? Tak. A tak, są przykłady. To znaczy chodzi pani o to, że duch jakiś w swoim życiu, kobieta powiedzmy, że pozbyła się niepożądanego gościa. Czy z tych duchów, który dyktował pani Nel, czy potwierdził to, co pan powiedział? Tak, oczywiście. A czy pan może podać, które z tych osób, które z tych duchów? Ja pokażę okładkę i tam jest parę, tam za chwilę na okładce będą te duchy, które były kobietami, walczyły o prawa kobiet za życia i tam jest to powiedziane. Tak, wrócimy do tego. To już, to w tą stronę. Dobrze, teraz może też dygresja tego rodzaju. To jest każdy z nas. Mamy właśnie ten pierwszy oddech i ostatni oddech. Jak najlepiej radzić sobie ze swoim życiem? Każdy z nas. Podstawowe narzędzia, jakie mamy do swojej dyspozycji w tej rzeczywistości pięknej, stworzonej nam przez Boga, to jest wolna wola, intencja osadzona w
przestrzeni i czasie, a tak naprawdę no to czas nie istnieje, a liczy się tak naprawdę droga, którą ma każdy z nas do przejścia, czyli ten, jak to się mówi, krzyż, który każdy z nas ma przenieść. Ten krzyż może być ciężki, bolesny ze względu na to, cośmy czynili w poprzednich życiach, a może też być radosny i leciutki, bo akurat sobie wypracowaliśmy bardzo szczęśliwe i fajne życie. Także wszystko zależy od naszej wolnej woli, a podstawą jest intencja. Tak jak już wspominałem wcześniej, dziwiłem się, że Napoleon mógł podyktować, ale jego intencje były pozytywne. Odwrotnie niż na przykład Hitlera, który nie był w stanie podyktować. I tutaj wiele osób też mnie pyta, to jakby można byłoby to określić drabina ewolucji duchowej, prawda? Też nasze albo spadanie, poddawanie się negatywnym instynktom, czy jakby emocjom, które w nas siedzą, jak i świadome poszukiwanie tych pozytywnych elementów emocji, które też w nas wszystkie są. Także to tylko od nas zależy, tylko i wyłącznie od nas. Tak naprawdę nikt nas nigdy w życiu nie krzywdzi, nikt nas nigdy w życiu bólu nie zadaje, bo to my sami sobie go zadajemy w momencie, jeżeli na przykład oszukujemy kogoś, czy krzywdzimy, czy chcemy się targnąć na kogoś na czyjeś życie, bo chcemy w łatwy sposób dorobić się, a na przeszkodzie stoi jakiś człowiek, no to pozbędziemy się go obojętnie jakimi metodami. My nie krzywdzimy tego człowieka, krzywdzimy przede wszystkim siebie, gdyż to wszystko do nas wraca na zasadzie odbicia lustrzanego. Już nawet nie trzeba się wdawać w dobro i zło, po prostu to, co stwarzamy, tą energię, jakiej nadajemy wartość, ta sama energia dokładnie wraca do nas i odbija się. Także my sami jesteśmy sprawcami swojego losu i sami przyciągamy takich czy innych ludzi. Nasz zresztą sposób myślenia i wiary. Wierzę w to, w tamto, w to nie wierzę, ja nie wierzę w ogóle w Boga, że Bóg istnieje, a że to wszystko to jest bzdura, że nie ma żadnego prawa przyczyny i skutku, że to wszystko jest przypadek. To każdy z nas sam sobie wyznacza granice tej rzeczywistości i pojmowania tego świata, w którym żyjemy. Ja to nazwałem tarczą uczciwego człowieka, bo złe siły, zwłaszcza teraz w XXI wieku pod płaszczykiem dobra, no co jest pożywką złych sił, pożywką negatywnych energii złych sił jest oczywiście krzywda ludzka, ból, nagła śmierć, tragedia, zwłaszcza nagła śmierć dzieci. To jest wszystko pożywka, którą się karmią złe duchy i próbują nas na tą drogę sprowadzać, tak jak oczywiście boskim pokarmem jest miłość, altruizm i dobro. Także tarcza uczciwego człowieka to są właśnie te pozytywne elementy. Każdy z nas podlega różnym pokusom, ale no po to żyjemy, po to tutaj jest na tej ziemi tego rodzaju sprawdzian, żeby każdy dokonywał wyborów i za nie płacił. Tak jak to Jezus Bóg powiedział, bo ten istotny element, który jest w tych wszystkich prawie dyktowaniach, to, że Jezus nie był Synem Bożym. Wolą Boga było urodzić się z normalnych rodziców, z normalnego stosunku Maryi i Józefa, jako człowiek i przeżyć takie życie. Myślę, że dopiero teraz będziemy w stanie w XXI, XXII wieku no, zrozumieć tą wielką miłość Boga i zrozumieć właściwie, dlaczego Bóg zechciał do nas przyjść i żyć wśród nas i jakie to kolosalne zmiany poczyniło w naszej wierze i w naszym myśleniu. W końcu ta cywilizacja, w której w tej chwili żyjemy, została chrześcijańska. Została zbudowana właśnie po przyjściu Boga na tą planetę, po przyjściu Jezusa. Co ciekawe, tam się pojawia też wielokrotnie w dyktowaniach, że
Bóg czuje się jakby dłużnikiem wszystkich kobiet, no bo Boga urodziła kobieta. Tylko Matka Boska wiedziała, że Jezus jest Bogiem. Nawet Ojciec o tym nie wiedział. Ojciec się dopiero dowiedział po swojej śmierci fizycznej, ale jednocześnie jest to prezent dla wszystkich matek tej ludzkości. Jak to rozumieć? Nie wiem. Ten temat nie został rozbudowany, a być może został, a ja po prostu jeszcze się do tego nie dotarłem. Także to jest też rewelacja dla wielu osób, że Jezus nie był Synem Bożym. Zresztą jaki to byłby Bóg, gdyby zsyłał swojego Syna na taki los i taką straszną tragedię. Ja mając dziecko i synka, to nigdy bym nie wysłał, raczej sam bym się poświęcił, więc to chyba też z tej strony takiej prostej, jakby to powiedzieć, ludowej, wydaje się zupełnie logiczne. Tarcza uczciwego człowieka, no więc mamy akcja, reakcja, prawo przyczyny i skutku. Pani Helinka zawsze przytaczała taki przykład, że jak ktoś posiał rzodkiewkę, ale bardzo chce truskawki, no to niestety, chociażby się tam modlił nad tym, co posiał, to i tak nigdy mu te truskawki nie wyrosną. Co posiejesz, to zbierzesz. Dobrze, przejdźmy teraz do rzeczy istotnej i do esencji tego wykładu, jaka była misja Nel Haliny Noel, no bo nie przypadkiem dostała ten dar. Ja tak zaczynam to dzielić się tym małymi kroczkami, chociaż nie wiem, czy to dobra droga, czy nie. W każdym razie pani Helinka została wybrana przez Jezusa Boga do spełnienia misji. Wysyłała w roku 79, i mam tutaj nawet pierwsze dyktowanie Jezusa Boga, ostrzeżenie, jeżeli ktoś sobie chce przejrzeć i zatrzymać, o grożącej zagładzie w 84 roku, o tym, jak Rosja chciała zawładnąć światem przy użyciu zupełnie nowej broni, palenia wszystkiego na wybranych olbrzymich odcinkach za pomocą, nie wiem, jakichś zwierciadeł umieszczonych na orbitach, za pomocą promieni Słońca, a Słońce przecież to jest dar od Boga życiodajny, którym też władni tego świata i trzymający pakiet kontrolny próbują nam zakłócić. W każdym razie pani Helinka od tego 29 lipca 79 roku zaczęła wysyłać do Watykanu ostrzeżenia. Nikt by jej prawdopodobnie tam nigdy poważnie nie potraktował, nawet to, że otrzymała wiele dyktowań od Eli, narzeczonej młodego Karola Wojtyły, która zmarła dzień po porodzie. Tam też jest dużo dyktowań z detalami, jak to się wszystko stało, że nawet młody Wojtyła został zrzucony ze schodów, nie dano mu zobaczyć dziecka, a ta Ela zmarła dzień po porodzie, no bo to było w czasie wojny, po koniec wojny. Warunki higieniczne nie były zbyt dobre, jest to wszystko tam też opisane z detalami i wtedy młody Wojtyła wstąpił na tą ścieżkę duchową. Także te dyktowania Eli same w sobie są fascynujące do czytania. Ale takich jak pani Halinka było osób obdarzonych tym darem bardzo spora ilość. Było takich kobiet 12 i jeszcze kilkudziesięciu mężczyzn, którzy wysyłali te ostrzeżenia do Watykanu. Także w końcu, w maju 84 roku, tam chyba 5 czy 7, doszło do spotkania papieża Jana Pawła II z Reaganem na Alasce i oczywiście ostrzeżono Rosję, że jeżeli na coś takiego się targnie, to będzie to koniec naszej cywilizacji. Zresztą nie pierwszej, bo Atlantydzi też doprowadzili do samozagłady, także nie bylibyśmy pierwszą cywilizacją, która się zgładziła. Ale jak pani, co panią Halinkę zawsze trzymało przy życiu w tych momentach, kiedy ona tam jeździła do tego Watykanu, kołatała, raz ją przyjął Marcinkus, raz się widziała też z Dziwiszem, który od tego czasu przysyłał jej kartki świąteczne, ale oczywiście nigdy ani słowem nie wspominał, mam te kartki świąteczne, ani słowem nie wspominał
Oczywiście, czego sprawa dotyczyła, natomiast przysyłał jej długie życzenia bożonarodzeniowe. Gdyby te słowa, które pani Halinka zawsze przytaczała, to nie po to przychodziłem na tą planetę jako Jezus, abyście się mieli moje dzieci doprowadzić znowu do samozagłady. Także to jest to, co trzymało panią Halinkę. Także tak się stało, że nasza cywilizacja, skoro Bóg się zdecydował w naszej cywilizacji i pomiędzy nami żyć, nie zginie, także nie przejmujcie się tymi wszystkimi teoriami mówiące o końcu świata, o zagładzie, niczego takiego nie będzie. Zawsze coś się stanie, co nas uratuje. Możemy żyć bezpiecznie. Zanim pani Halinka nie dostała tego ostrzeżenia, w roku 78 otrzymywała mnóstwo dyktowań Biblii XX wieku, czyli katechizm uczciwego człowieka. To też będzie osobna książka, którą będę chciał jak najszybciej wydać. Fascynujący, osobny materiał. Pani Halinka też pytała: Boziuniu, Boże kochany, kiedy znowu przyjdziesz do nas? Przyjdę, jak utorujecie mi drogę. Nie wiem, jak należy te słowa rozumieć. W każdym razie świadczy to o tym, że Bóg ponownie do nas zawita. Jakkolwiek by to brzmiało dla was niesamowicie sensacyjnie, to jednak możemy się spodziewać ponownego przyjścia naszych rodziców duchowych do nas ponownie. To jeszcze raz jest ta sterta dyktowań. Jeszcze ich nie przeliczyłem. Tak jak już wspominałem wcześniej, te pierwsze dyktowania są fascynujące, bo pani Halinka, tam to były takie bardzo długie listy, po kilkadziesiąt stron do swojego Boga, i jak ten wizerunek Boga się zmieniał poprzez te dyktowania w pani Halince, aż właśnie do tych najbliższych naszemu sercu rodziców duchowych. Pani Halinka, tak jak już też wspominałem, była raczej skrytą osobą. Było chyba to ze względu na tą misję, jaką miała wykonać. Ja stoję na tym stanowisku, że jestem bardziej otwarty i uważam, że każdy swoim życiem powinien dawać przykład temu, co robi. Ci, którzy się do mnie zwracają, zawsze otrzymują ode mnie łaski, jeżeli o nie poproszą. Rzeczywiście cuda, jeżeli w cudach nie ma nic takiego znowu strasznie cudownego. Cuda się zdarzają, to wszystko zależy od naszej intencji i od naszego podejścia i od naszego stosunku do naszych rodziców duchowych, do Boga i od modlitwy. Nam do modlitwy nie jest potrzebny żaden pośrednik w postaci księdza czy kogokolwiek. My nie potrzebujemy pośredników, każdy z nas powinien znaleźć Boga w swoim sercu. I to jest też rzecz, która się przebija w tych dyktowaniach. Na zakończenie pozytywne elementy. Tu jest, co nas czeka w przyszłości, jaka czeka nas, Polaków, w przyszłość, więc bardzo dobra, bardzo fajna. Będziemy silnym bardzo państwem, wbrew temu, co się mówi. Może to już zostało zapoczątkowane, nie wiem, ja się nie mieszam w politykę, stoję zawsze od tego z daleka ze względu na to, czym się zajmuję, ale takie są przepowiednie wypływające z tych dyktowań, jest ich tam kilkanaście i może je zbiorę. W pierwszym tomie Mieszko I podyktował, że chce się szybko urodzić. Później pani Halinka otrzymała informację, że on już się urodził jako kobieta. To było w latach chyba 90. I że chce mieć silną pozycję, chce być silną kobietą i rzeczywiście tą Polskę uczynić bardzo silną. Także jeżeli ujawni się w najbliższym 10 czy 20-leciu jakaś taka naprawdę fajna, silna babka, nie wiem, może to będzie pierwszy prezydent Polski kobieta, to znaczy, że to jest kolejna inkarnacja
Mieszka I, który tak sobie właśnie, taką sobie rolę wyznaczył. Przyszłość najbliższa nam to pokaże. Tu jest dyktowanie Mieszka I właśnie w tym pierwszym tomie. Dotychczas ukazały się dwa. A tu jest ten tom trzeci, który przygotowuję i postaram się, na ile mi mój synek pozwoli, zredagować i złożyć go jak najszybciej. Dodatkowo, bo nie ma tutaj jeszcze na okładce, jest Paweł Apostoł, nie święty. Jest jedna Polka, Katarzyna Zaleska. Ale zdecydowałem się dołożyć dyktowania właśnie Matki Boskiej i dyktowania Jezusa Boga do tej ery kobiet ze względu na ten istotny element. Pierwszą ułożyłem je chronologicznie. Pierwsza to będzie... To była Mary Ptach, tak. Pierwszy to była kobieta, chirurg jeszcze z czasów starożytnego Egiptu, która też bardzo ciekawie dyktowała, że stosowała hipnozę jako środek znieczulający i dokonywała rzeczywiście bardzo skomplikowanych operacji kręgosłupa i czaszki. Al-Khanza, która żyła za czasów Mahometa, też bardzo ciekawe dyktowanie. Mówi, od tego czasu rodziła się wiele razy, ale broń Boże, już nigdy się nie urodziła w kraju mahometańskim. Mówi, jak najdalej od tej świni. No i mnóstwo innych kobiet, które w taki czy inny sposób przyczyniły się do tego, żeby kobietom lepiej się żyło. Tutaj pierwsze prawa wyborcze. Ale to wszystko będzie właśnie w tym tomie trzecim. Ja planuję też swój własny kanał telewizyjny, na którym będzie można mnie oglądać. No i to chyba tak wszystko na ten krótki wykład. Zapraszam do pytań. Niedawno mi ktoś zadał pytanie, jeżeli Jezus był Bogiem, to dlaczego właśnie wybrał, zechciał urodzić się Żydem? Dlaczego sobie tak wybrał? Bardzo ciekawe pytanie. Nie znalazłem na nie w dyktowaniach odpowiedzi, ale myślę sobie właśnie, że ze względu na to, jakimi jesteśmy ludźmi i co sobie jeden drugiemu stwarzamy, że Żydzi zawsze mieli ten dryk do robienia interesów, kupowania, sprzedawania, że gdyby nie to, że jedni na drugich możemy na siebie zarobić, to dawno byśmy się pozabijali wszyscy, już byśmy przestali istnieć. A także możemy na sobie zarabiać, to no, jest to ten chyba element. Ja sobie to tak amatorsko tłumaczę, no ale też ciekawe pytanie. Mam nadzieję, że znajdę na nie odpowiedź w tych dyktowaniach. Także zapraszam do jak najbardziej kontrowersyjnych pytań. Na każde postaram się odpowiedzieć. Czy można tak, chociaż tak tytułem próbki, prosić o to, co na przykład mówił Piłsudski. No coś dla nas, Polaków, akurat na teraz. On był wielokrotnie oskarżany o to, ja pochodzę z Poznania, więc tam ludzie z Wielkopolski, z Poznania raczej nie wyrażali się pozytywnie o Piłsudskim, no ale on się tłumaczył. Jak tutaj zbroić Polskę, kiedy Polska była kompletnie w ruinie, nic nie było, nie było dróg, mostów, nie było edukacji, dopiero że od podstaw trzeba było to zbudować, także kwestia obronności, bo to zdaje się, ja mu tam zarzuciłem, że powinien tą Polskę jednak, żeby ona była bardzo silna, zbroić, to się bronił, że były jednak ważniejsze rzeczy, budowa szpitali i tak dalej, no i żeby dźwignąć, żeby Polska po tych wiekach rozbiorów, po tych okresach rozbiorów, no była niezależnym, silnym państwem, ale też Piłsudski podkreślił, że Polskę i Polaków czeka teraz bardzo, bardzo dobry, pozytywny okres. Będziemy jakby przykładem dla innych. Czy rajskie psy wierzą w Boga? A co to są rajskie psy? Takie szczekają zwierzęta. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to mogę powiedzieć, bo mam rzeczywiście tutaj mnóstwo pytań, już odpowiadając poważnie na ten żart. Zwierzęta mają ducha, nie mają, mają ducha zbiorowego, nie indywidualnego, ale poprzez to, że przebywają z nami, nabierają tych cech ludzkich.
to otrzymują wolną wolę. Raz się otrzyma wolną wolę, ponosi się konsekwencje. Nie ma praw bez obowiązków. Ale tutaj wróćmy do tematu, który pani chciała poruszyć, o płodzie, tak? No, w tym świetle tego, co pan mówił, jest płód w łonie matki, taki przed urodzeniem. No przecież tak. Dla nas do tej pory to jest dziecko. Jest to materiał na człowieka. Dopiero. Tak jak mówiłem, ten duch jakby przyczepia się tylko do tej matki, która jest w ciąży. Kobieta nie ma w sobie tych dwóch duchów. Także te pojęcia, które się dzisiaj wprowadza, prawda, o zabiciu człowieka i tak dalej poprzez pozbycie się niepożądanej ciąży, to jest wszystko wyssane z palca. Wspomniał pan, że pies też ma możliwość reinkarnacji. Tak, ewoluuje poprzez związek z nami, prawda? Nabiera naszych cech. Jest ta miłość właściciela czy właścicielki ze swoim zwierzątkiem, nie tylko psy, ale i koty i też i inne zwierzęta. Oczywiście jest ten silny związek emocjonalny i już takie zwierzę jakby odrywa się od tego ducha zbiorowego i może po tym jak zdechnie, dla właściciela oczywiście ten pies ani kot nie zdycha, tylko umiera, może dostać wolną wolę, co czyni go właśnie człowiekiem. To, co nas odróżnia od zwierząt, to jest właśnie ta wolna wola. A z pana punktu widzenia, który przekaz albo który duch był najciekawszy? Bo czasami, prawda, jeden duch mógł mieć kilka przekazów. No tak, dla mnie bardzo ciekawe i to, co mnie zdziwiło, no były dyktowania Napoleona. Zdziwiłem się, że mógł podyktować. Dyktował, że miał zupełnie dobre życie na tej wyspie Świętej Heleny i go dobrze bardzo traktowano, zaprzyjaźniono się nawet z nim. Ale to, co ciekawe, podyktował, że teraz jak się urodzi, to poświęci się pracy charytatywnej i to na szeroką skalę. Także ja sobie tak tłumaczę, że prawdopodobnie będzie jakoś w jakiś sposób spłacał globalnie, tak jak tym ludziom, no, których przecież wielu podczas tych jego wypraw ginęło. Więc to zapamiętałem. No i oczywiście dyktowanie Lenina, który mnie strasznie zdziwił, że był w stanie podyktować, że dostąpił łaski dyktowania. I dyktowania oczywiście Jezusa Boga, Stwórcy. Czy mógłby pan parę zdań więcej powiedzieć na temat 1984 roku, bo to jest zupełnie nieznana historia, a te trzy zdania, które pan powiedział, jakoś tak dla mnie są trochę za małe. No tak, 29 czy 7 lipca 1979 pani Helinko otrzymała to pierwsze ostrzeżenie od Boga o grożącej zagładzie i to była właściwie esencja jej tego daru dyktowania. I Jezus wielokrotnie, Bóg wielokrotnie dyktował pani Halince, że no, nie po to dostałaś ten dar, żeby chować te dyktowania do szuflady, ale żeby robić z tego konkretny użytek. I od tego czasu zaczęła dostawać ostrzeżenia. Były tam na przykład przykłady w 80 roku, o właśnie robią eksperymenty. To chyba było w kwietniu z tą nową bronią na zwierzętach i ludziach, czyli tam na jakichś hektarach ziemi spędzono iluś tam ludzi i olbrzymią ilość zwierząt i wszyscy teraz giną. Pani Halinka nawet płakała. Wszyscy palili się żywcem, bo robiono eksperymenty z tą bronią. Pani Halinka między 79 a 84 była 6 razy w Watykanie z wizytą. Nikt nie dawał jej wiary tym dyktowaniem. Ona oczywiście wysyłała materiały o tej grożącej wojnie i nikt pewnie no, nie dałby wiary, gdyby to, tak jak mówiłem, nie tylko ona wysyłała, ale wiele też innych osób obdarzonych takim darem. Także to było ostrzeżenie Boga
o tym grożącym niebezpieczeństwie i no, poprzez to ostrzeżenie żyliśmy. Wolą Boga było też, żeby to papież nasz polski ujawnił, co nam groziło, że to zostaliśmy uratowani tylko i wyłącznie dzięki ostrzeżeniu od Boga. Watykan tego nie wypełnił. I to jest świadome, oni doskonale o tym wiedzą. To jest świadome niewypełnienie woli Boga i myślę, że to w najbliższych dziesięcioleciach będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Ja nie chcę snuć żadnych proroctw, czy Watykan upadnie, czy nie, co się stanie. W każdym razie niewypełnienie świadome woli Boga, bo doskonale zdawali sobie sprawę, skoro zareagowali, skoro w końcu Jan Paweł II poleciał na Alaskę i spotkał się z Reaganem tego 5 i 7 maja 1984 roku, z ostrzeżeniem, że jeżeli ta wojna wybuchnie, to dojdzie do zagłady tej cywilizacji, bo Amerykanie się nie poddadzą i użyją cały swój arsenał broni atomowej i życie na tej planecie przestanie istnieć. Inna sprawa to, że mamy radiację, promieniowanie, to trzyma nas nadal przy życiu, bo wszyscy się tego boją. Ci, którzy atakują, boją się też tego promieniowania, że mogłoby to i do nich przyjść, nawet schowanych głęboko gdzieś w bunkrach. No to Jan Paweł zapobiegł, czyli Watykan właściwie wypełnił tak, wolę Boga. No, w tym aspekcie tak, ale wolą Boga było, aby ludzie dowiedzieli się, dzięki czyjemu ostrzeżeniu nadal istniejemy i żyjemy. Watykan nie chciał się przyznać, z jakich powodów. Ja myślę, że to no, kwestia władzy. Ten, kto ma informację, ten ma władzę, a ten, kto tą informację przekręca i podaje przekręconą prawdę, to ma jeszcze większą władzę. Tu chodzi o rządzenie, tak jak o tym strachu mówiłem, prawda? Też jest to element. Tak jak Machiavelli podyktował, no przecież musieliśmy te swoje owieczki czymś straszyć. W pouczeniach Jezusa nie było żadnego elementu w ogóle strachu. To zostało wpisane w religię później, bo strachem się świetnie rządzi i steruje wiarą człowieka. Ja mam pytanie o te związki karmiczne. Chciałam zapytać, skąd pan czerpał wiedzę o swoich przeszłych wcieleniach i pani Halinki? To też było właśnie z dyktowań duchów? Tak, z dyktowań, tak. I z tych, tak jak wspominałem, tą historię karmiczną La Coruni, kim tam pani Halinka była w tej La Coruni i tak dalej, to tam jest około 10 różnych duchów i ta cała historia jest opisana z detalami. Swoje poprzednie wcielenia też znam od pani Halinki. Zresztą w poprzednim życiu, jak pani Halinka otrzymała, jak się zaraz do niej sprowadziłem, że w wieku 24 lat na Alasce wpadłem pijany do przerębla, bo zajmowałem się handlem bimbrem w poprzednim życiu, ale zawsze od dziecka miałem strach przed lodem, tak, i bałem się wchodzić na jezioro i jak widziałem te przeręble, także to tkwiło we mnie. Pani Halinka nic o tym nie wiedziała. Ale te relacje były od duchów z rodziny waszej, pani Halinki, pana? Różnie. I od Sikorzyny, mnóstwo informacji pani Halinka otrzymywała od swojej opiekunki duchowej, Walerii Sikorzyny, mnóstwo od Matuli, Matki Boskiej, od różnych duchów. Dziękuję. Które zresztą tutaj się zeszły na to spotkanie i są, prawda? Tylko że poza tym czasem i przestrzenią, w której tutaj funkcjonujemy. Ja chciałam zapytać jeszcze, jeżeli chodzi o dzieci, takie właśnie w wieku przedszkolnym, czy początek szkoły podstawowej, że niektóre mają przebłyski poprzednich wcieleń. Jak to się ma do tego, że po 3 miesiącach zapominamy wszystko? Po 3 miesiącach zapominamy, ale to ma pani rację. Jeżeli chodzi o te przebłyski, to dzieci tak w wieku 7, 11, 12 lat potrafią nagle wyrecytować jakieś swoje poprzednie życie, coś powiedzieć, jakąś emocję, która jakiś taki obraz przekazać. Z reguły to no, większość rodziców ignoruje, ale należy słuchać swoje dzieci, co mają właśnie w tym wieku do powiedzenia, bo dzieci mają te przebłyski z poprzednich żyć i to prawie każde dziecko. Nie wszystkie się z tym dzielą, dużo dzieci się no, dzieli i rodzice powinni słuchać, czy dziadkowie. Ja chciałam zapytać o tę panią Elę, narzeczoną Karola Wojtyły. Czy można
się dowiedzieć, jak to było wtedy z tą z dzieckiem, to co pan powiedział. Dziękuję. Oni się bardzo kochali, byli zakochani w sobie. Ona zaszła w ciążę, spotykali się. Te informacje, jakie mam, no to w dużym stopniu się z nimi podzieliłem. Tam są jeszcze dokładne, bo pani Halinka pyta pendiulem, wahadełkiem. W tej chwili no nie mogę tego przytoczyć, bo nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ani bujać. No jakie miała tam włosy, jakie oczy, prawda, piwne, ciemne raczej włosy. Pani Halinka się domyślała, że to prawdopodobnie mogła być córka Osterwy, znanego aktora, ale to tylko jej było podejrzenie. I tak jak mówiłem, ona zmarła dzień po porodzie i rodzina nie pozwoliła. On chciał bardzo zobaczyć dziecko, dowiedział się o tym później, ale zdaje się, został właśnie, tak jak mówiłem, zrzucony ze schodów przez ojca. Poturbował się nawet spadając z tych schodów. Musiałbym sięgnąć do tych kartek, gdzie pani Halinka pytała pendiulem, wahadełkiem i zadawała pytania dokładnie. Mam datę też śmierci i godzinę nawet śmierci Eli. A co się z tym dzieckiem stało? Proszę? A co się z tym dzieckiem stało? Ten syn chyba już nie żyje, ale tak sobie myślę, że był to doskonały hak na Jana Pawła II, żeby się nie mieszał do spraw, jakie tam są w Watykanie, co się tam faktycznie dzieje, w to, co się wmieszał Jan Paweł I i próbował tam Alberto Luciani, zresztą wydał fantastyczną książkę, w którym się skarżył między innymi i na te sprawy do znanych duchów. Ona była przetłumaczona też na język polski. Też ją polecam, bardzo fajna książka Alberto Luciani, czyli Jan Paweł I, listy do zmarłych, do duchów, gdzie się właśnie wyżala, jeszcze jak nie był papieżem. No wiadomo, po 30 dniach, czy tam 60, już nie pamiętam dokładnie, przestał być papieżem, bo chciał oczyścić Watykan z pralni brudnych pieniędzy, no i z tego całego siedliska zła. Ja nawet planuję książkę Watykan w szponach złych sił, no bo rzeczywiście tam się zagnieździły bardzo złe siły, które sterują w tej chwili takim frontmanem, jakiego sobie wybrali, prawda, tym Franciszkiem. Pobożnym, uczciwym, prostym człowiekiem, no ale to bardzo się jest to po linii, prawda, że frontman jest właśnie taki. A co się tam dzieje, no to nawet aż przykro opowiadać. Już nie chodzi też tylko o pieniądze, o zabawy z dziećmi. Co jest tym klejem, prawda, z czasów zimskich, to się wzięło, że jak się urządza orgię z dziećmi, to jest to ten rodzaj spoiwa kleju, wtedy już nikt pary z ust nie puści. To się wzięło właśnie z Watykanu. Jeszcze jakieś? Czy były przekazy z tej cywilizacji, która zaginęła z Atlantyki? Coś na ten temat jakieś? Niewiele. Doprowadzili się do Atlantyzji, do samozagłady, a nie była to przed Atlantyną jeszcze były i inne cywilizacje. Tak jak wywnioskowałem, prawdopodobnie chcieli przejąć boską władzę nad światem. Stwierdzili, że Bóg im niepotrzebny, po co im Bóg? My będziemy rządzić. Oni pod pewnymi względami byli o wiele bardziej zaawansowani od nas, mimo że nie mieli tego rodzaju technologii. Myśmy poszli w tej cywilizacji, w tą... Ale ciągle są poszukiwania miejscowienia tej Atlantydy. Czy było coś też na ten temat? Nie, pani Halinka otrzymała, że za wcześnie na te informacje, że przyjdą te informacje, będą, ale przyjdą później. O czym jeszcze nie wspominałem, że to życie na innych planetach kwitnie i to tutaj obok nas, te inne rzeczywistości, do których mamy właśnie tylko dostęp przez siebie, każdy z nas. Bo czas i przestrzeń no jest jednak tą i ciało klatką, która nas ogranicza. Więc pani Halinka otrzyma informację, że są planety, gdzie jest tylko na przykład jedna płeć i ludzie się rozmnażają przez pocieranie czy coś takiego. A są planety, gdzie są i cztery płcie. A są planety, gdzie jest tylko, nie wiem jak to rozumieć, jedna półkula, prawda? Bo my mamy dwie półkule, a jest jedna półkula, więc... Bardzo dziwne, tak jak podyktował kiedyś święty Józef, no rzeczywiście są
prawda czasem jest no, bardzo trudna do przyjęcia, tak jak... tak? Aha, powoli... Ale są przekazy z życia tych innych, ktoś żył na tych innych planetach? Właśnie nie, w jaki sposób to widać, nie był jeszcze czas i nie była rola pani Halinki. Może następni otrzymają jakieś konkretne informacje na ten temat. Wiele też osób na zakończenie zadaje mi pytanie, dlaczego na przykład jak dyktował jakiś filozof czy jakiś pisarz znany, Andersen, czy Poe, czy ktokolwiek, dlaczego właśnie takim językiem? To ja zawsze podkreślam, że w świecie ducha nie ma języka. Ten duch Poego, czy duch jakiegoś znanego reżysera, czy filozofa po prostu wybiera sobie z głowy medium i składa w ten przekaz, w te dyktowania, ale jest jakby skazany tylko na to medium. Czyli poniekąd jest jak gdyby zdeterminowany aparatem pojęciowym medium. W dużym stopniu tak, i słownictwem też. To na przykład Arabka otrzymująca dyktowania na przykład od Napoleona, będzie to inne dyktowanie, zupełnie inne słownictwo, ale ta treść będzie taka sama. Ja słyszałem już na rzeczywiście samo zakończenie, że w Melbourne w Australii i w Kanadzie ktoś podobne książki zaczął drukować. Muszę się tym bliżej zająć, no bo to będzie dowodem, no bo niby z jakiej racji mieliście by mi wierzyć, dowodem na to, tak jak zresztą potwierdza się to, tak jak zresztą wiele duchów to dyktowało, będzie to, że te informacje podstawowe w niczym się nie różnią, że prawda Boża jest jedna. Co posiejesz, to zbierzesz i to jest oparte na reinkarnacji i to jest ten właśnie główny przekaz. Czy pani Nel słyszała głos, który dyktował, czy ona odbierała to jak gdyby myślami? Nie, ona mówi, że słyszy to jakby z tyłu głowy, na wysokości potylicy, nie uchem, ale właśnie w głowie, wyraźnie. I już później nauczyła się rozróżniać te głosy, mówi, o, tam znowu Sikorzyna coś mi chce podyktować, bo już jakby rozróżniała ten głos. Czy my wcielając się, znamy już nasze całe życie, to znaczy, że ludzie, którzy przeżyli drugą wojnę światową, straszne te męki w Oświęcimiu, czy oni świadomie się na to decydowali? Tak, wybierając się, tak jakby miałem dyktowanie, w tej chwili jeszcze nie podaję, od kapitana, którego IŁA-62, który się roztrzaskał w latach 80. Ten kapitan, bo muszę się skontaktować z rodziną, czy o prawa i tak dalej, on podyktował, że specjalnie wybrał sobie zawód pilota, bo wiedział, że zginie przed urodzeniem się. Wiedział, że jego życie musi się urwać i podyktował, dlaczego jego życie musi się nagle urwać. Co on takiego uczynił? Tam chodziło o trucie kogoś, że jego życie jednak musiało się urwać. Także my wiemy dokładnie przed swoim urodzeniem się. Czyli jakby też znamy przyszłość tego kraju i tak, oczywiście, no stąd te przepowiednie o silnej Polsce. Ale jak gdyby nie do końca, dlatego że mamy aspekt wolnej woli i jakby papież nie spotkał się i nie rozmawiał, to aspekt wolnej woli ukierunkowałby wydarzenia trochę inaczej. A tak, w dużym stopniu też oczywiście tutaj należy wziąć ten element, to jak te kry na lodzie, prawda, tam te pewne elementy są znane, ale jak to się dokładnie ułoży, to też mnóstwo zależy od naszej wolnej woli, ale pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Jak pan też ze swoją babcią, ze swoimi dziadkami, czy oni są w stanie wtargnąć w pana życie i na przykład udzielić jakiś rad, żeby pan na przykład, żeby uniknąć tego, co się stało, załóżmy? Mogą doradzić? No mogą, tak. Ja otrzymywałem dyktowanie, to ciekawy element, niedawno sobie dopiero z tego zdałem sprawę, od ojca mojej żony, która była mi przeznaczona w tym życiu. I tam było zawsze podyktowane, że my musimy się spotkać, ale nigdy nie było podyktowane, że będziemy długo ze sobą razem i będziemy bardzo szczęśliwi. To ciekawy element, ale to, że musimy się spotkać, to jest ta przymus i konieczność. No i rzeczywiście spotkaliśmy się i byliśmy ze sobą 10 lat, a dla mnie potwierdzeniem, że to jest właśnie ta osoba, było to, jak ją poznałem, że jej ojciec już zmarł wcześniej w latach 80. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.
zdecydowanie, to myślę, że przy okazji kolejnych domów będzie można powtórzyć spotkanie. A teraz, jeśli pan się zgodzi, to zachęcam jeszcze po szybkie autografy.